Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie wyjaśnię Wam, w jaki sposób działa grzejnik panelowy, płytowy, taki jak tutaj zamontowany na ścianie. Żeby ten grzejnik mógł grzać, potrzebuje gorącej wody. Woda jest popychana przez pompę przy kotle. Gorącą wodę nam tutaj pompuje w rurach i dostarczana jest za pomocą tutaj złączki do grzejnika. W tej złączce, tutaj, w tym zaworku, w tym kolanku, pod tą zaślepką znajduje się śruba regulacyjna. Tą śrubą możemy na zasilaniu ustawić odpowiednie kryzowanie, czyli odpowiedni przepływ wody do grzejnika, tej gorącej. Jeżeli nie ustawimy tutaj i zostawimy pełny przepływ, to w tym momencie może zdarzyć się sytuacja, że do innych grzejników dostaje się chłodniejsza woda, mniej tej gorącej, bo ten pierwszy grzejnik zeżre w cudzysłowie wszystko. W związku z czym tutaj możemy troszeczkę dokręcić tą śrubę i ograniczyć przepływ. To wszystko oczywiście robi się przy zakładaniu instalacji i przy regulacji na samym początku, ale można też to korygować w przyszłości. Można też zrobić to na odpływie, ale najczęściej robimy to na zasilaniu. Dobra, idziemy dalej. Zauważcie, że zasilanie w tym grzejniku idzie nam tu, po prawej stronie. Idąc w górę, to zasilanie idzie dokładnie tą rureczką białą, tutaj do góry. Czyli tu idzie ta gorąca woda. I tutaj jest już możliwość regulacji na grzejniku. Zwróćcie uwagę, że po tej samej stronie, gdzie woda dochodzi, gorąca, po tej samej stronie jest zawór grzejnikowy i głowica termostatyczna. Ta głowica nie może być zamontowana z drugiej strony, bo inaczej będzie problem z regulacją temperatury. Tak samo zawór. Wszystko ma być po tej samej stronie, gdzie zasilanie. I teraz tak, ja zdemontuję już tą głowicę termostatyczną, żeby Wam tu pokazać. Odkręcamy tą nakrętkę, ten pierścień tak naprawdę. Tu się niczego nie obawiamy, tutaj wody nie ma. To jest głowica termostatyczna, którą regulujemy temperaturę. Ale bardzo istotna jest inna sprawa, czyli dokładnie ten zaworek, który tutaj jest. Na nim też możemy wykonać kryzowanie zamiast na dole. Tutaj jest ten biały element, zobaczcie, z takimi cyferkami. Odpowiednie ustawienie spowoduje, że będziemy mieli mniejszy czy większy przepływ wody. Tak więc tutaj możemy sobie to wyregulować. Dobra, ten zaworek teraz, który tutaj widzicie, jest bardzo istotny, jak już wspomniałem, regulujemy nim przepływ wody. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że w waszym mieszkaniu macie kilka grzejników, raz, dwa, trzy, cztery, pierwszy super grzeje, drugi trochę, trzeci słabiej i czwarty już w ogóle, to zmniejszcie przepływ albo na tej śrubie tutaj zasilania, czyli te kryzowanie inaczej mówiąc, wykonajcie sobie tam na dole, albo tutaj, jak macie ustawienie i na przykład jest na siódemce, to zmieńcie sobie na przykład na trójkę. Wtedy ten grzejnik, który tutaj macie, będzie otrzymywał trochę mniej gorącej wody, ale dalej będzie wystarczało. Dalej będzie wystarczało i przy następnych grzejnikach już będzie znacznie więcej gorącej wody docierało i inne grzejniki będą lepiej grzały. I tak można poustawiać sobie, powiedzmy, że mamy 5 grzejników w ciągu. Pierwszy na przykład na trójkę, tutaj. Drugi na też trójkę, trzeci na trójkę, potem na czwórkę, potem na piątkę. Chodzi o to, że już potem może być coraz więcej. I w tym wypadku może się okazać, że idealnie sobie ustawicie całą instalację ogrzewania. Oczywiście, jeżeli ktoś Wam już to ustawił na początku, czyli instalatorzy, to najlepiej, żeby tak to działało, jak działa. Ewentualnie ich wezwać. Ale jeżeli samodzielnie wszystko robimy, możemy sobie, że tak powiem, poustawiać wszystko samodzielnie. I pamiętajcie, pierwszy grzejnik od kotła ma być najmniej tu ustawiony, ponieważ to będzie najwyższe ciśnienie, może nawet nie ciśnienie, ale bardziej chodzi o to, że ta najgorętsza woda, żeby cała nie została pochłonięta tu, a potem tylko resztki idą do innych grzejników. Jeżeli poograniczamy w każdym, tylko w ostatnim zostawimy maks, no to w tym momencie każdy dostanie po równo i wszystkie będą grzały tak jak trzeba. No dobra, jak już wiecie, zasilanie mamy na przykład po tej stronie, no to i po tej stronie mamy zawór grzejnikowy oraz głowicę. Tak ma być, nie może być na odwrót. Jeżeli mielibyśmy, nie wiem, zasilanie tu gdzieś z boku, czy jakoś inaczej, to też po tej samej stronie musimy zweryfikować najlepiej w opisie danego grzejnika, gdzie jest zasilanie, gdzie wchodzi ta gorąca woda i tam ma być zawór i głowica, nie po drugiej stronie. Nawet chyba w usterce w programie kiedyś była taka sytuacja, że po drugiej stronie był celowo, żeby usterkę zrobić, zawór oraz głowica, a po lewej było zasilanie. No i co instalator przychodził, to nie wiedział, że jest źle. Chyba jeden chyba wiedział. Tak więc wy już wiecie. Jeżeli mamy zasilanie z tej strony, głowica oraz zawór mają być z tej samej strony.
Nie na odwrót. Jeżeli macie na odwrót, no to powinniście to zmienić, bo jeżeli tego nie zmienicie, no to na pewno wam grzejnik dobrze nie działa. Nie najlepiej pewnie regulacja działa. Dobra, lecimy dalej. Teraz tak, z prawej strony, po drugiej stronie mamy odpowietrznik. Tu jest akurat manualny, wystarczy odkręcić tą śrubę, którą tu mamy w środku, tą srebrną, śrubokrętem albo takim kluczem czterokątnym nakładanym, są takie specjalne do odpowietrzania. Odkręcić delikatnie i tutaj na tym białym elemencie wypływać nam będzie woda i powietrze. Na początku, jeżeli grzejnik jest zapowietrzony, a powietrze wiadomo, że będzie wyżej niż woda, na przykład do połowy jest woda i reszta powiedzmy powietrze, no to nie będzie dobrze nam grzejnik grzał. W takim wypadku możemy sobie tutaj odkręcić delikatnie tą śrubę, będzie nam syczeć tędy, będzie syczeć, aż w końcu będzie wam woda się lała. Wtedy dokręcacie tutaj tą śrubę i macie grzejnik odpowietrzony. I tak wszystkie grzejniki trzeba odpowietrzyć. Tylko pamiętajcie o tym, że trzeba przy kotle sprawdzać, żeby było odpowiednie ciśnienie w instalacji wodnej. Bo inaczej będzie taki problem, że kocioł może wam się w ogóle nie uruchamiać. Kotły najczęściej uruchamiają się od pół bara w górę. Jeżeli jest poniżej pół bara, no to kocioł w ogóle się będzie wyłączał albo jakiś kod błędu będzie. Więc ma być minimum pół bara, ale najlepiej, żeby to był 1 bar ciśnienia. 1 bar. Ja mam, jak widzicie, pomiędzy 1 a 2. O, ja mam pomiędzy 1 a 2 i dla mnie wszystko jest w najlepszym porządku. Jeżeli byście odpowietrzali grzejniki, to pamiętajcie, żeby podejść potem do kotła i sprawdzić, jakie jest ciśnienie, bo możecie poodpowietrzać parę grzejników, a wam ciśnienie spadnie poniżej. Na przykład i już nie będzie ta instalacja działać poprawnie, albo będzie się kocioł wyłączać. W takim wypadku musicie ewentualnie dolać sobie wody do instalacji, a najczęściej przy takich kotłach gazowych, jak tu widzicie, jest po prostu taki zawór tutaj, który odkręcając będzie doprowadzał wam wodę. Wystarczy odkręcić go i tutaj będzie wam rosło ciśnienie do około 1, 1,5 i więcej. Postarajcie się więcej nie ustawiać, do 2 maksymalnie. I w tym wypadku wszystko będzie w najlepszym porządku i dokręcamy wtedy ten tutaj zaworek ręczny. W innych instalacjach, gdzie mamy takie duże kotły, piece i tym podobne, mamy osobną pompę i osobno tam ciśnienie na manometrze sobie sprawdzamy. Tak więc to już jest trochę inna kwestia, ale tam też jest ustalone ciśnienie około 1 bara, żeby w instalacji było. Dobra, idziemy do naszego grzejnika i wracając, jeszcze pozostaje kwestia poza kryzowaniem, odpowietrzaniem, co już wszystko wiecie, zostaje nam kwestia demontażu w celu umycia, wyczyszczenia takiego grzejnika. Najczęściej panele boczne oraz panel górny, tak zwany grill, demontujemy bardzo prosto, albo wysuwamy, albo odsuwamy. Tam zwykle nie ma żadnych śrub, więc to jest manualna praca. Najgorzej jest w takich grzejnikach, jak tutaj mamy, dokładnie w tym modelu, jaki tutaj mamy. Nie wiem, jaki to jest model, ale w tym modelu, bo mamy tutaj takie uchwyty na ścianie. Nie wszystkie grzejniki takie uchwyty mają, takie sprężynowe. I one nam trzymają grill, który jest nałożony, czyli właśnie ten element. One nam trzymają, najpierw grill musimy założyć, a potem to nachodzi i trzyma nam cały grzejnik w tej pozycji. Jeżeli ja bym teraz, tu już mam jeden podniesiony, można to podnieść w bardzo prosty sposób, pociągając do góry albo korzystając na przykład z takiego jakiegoś tam narzędzia czy coś, żeby to po prostu wysunąć. Jeżeli teraz ten drugi wysunąłbym także do góry i nie trzymałbym grzejnika, to grzejnik by mi po prostu upadł. Upadłby, on się jeszcze trzyma na dole, na dwóch uchwytach, cały ten ciężar, ale upadłby i zerwałby tutaj te nasze rury. No i byłby duży problem, bo by się zalało. Tak więc, jeżeli chcecie zdemontować te elementy, najpierw dokładnie zweryfikujcie, co i jak macie zamontowane. Jeżeli macie takie uchwyty, to szczególnie zwracajcie uwagę na demontaż grilla i tych osłon, tak żeby na pewno na jednym uchwycie się trzymało, albo druga osoba trzymała, albo podstawcie coś, co uniemożliwi, żeby ten grzejnik po prostu opadł wam na dół. Tak więc to jest bardzo istotne. Ja tutaj teraz zdemontowałem te elementy przy okazji po to, żeby je umyć. Umyłem i teraz będę zakładał z powrotem. Tak więc szczególnie uważając właśnie na te uchwyty, żeby założyć jeden kawałek uchwytciach i potem podnieść, założyć grill, ciach, bo ten po prostu uchwyt trzyma i uchwyt, a nie uchwyt i grill, czyli właśnie ten element, a potem grzejnik. Taka konstrukcja. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda podczas Waszych prac z grzejnikami, ewentualnie regulacją przepływu wody, ewentualnie weryfikacją, czy nie macie czasem termostatu i głowicy z drugiej strony, a zasilanie tutaj macie problem z Waszym grzejnikiem. Tak więc myślę, że sporo tematów poruszyłem dla Was. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do polubienia tego filmu, subskrybujcie kanał, komentujcie, dajcie znać, czy film Wam się przydał. Jeżeli macie jakieś dodatkowe informacje, uwagi, dajcie znać. Trzymajcie się, cześć Wam!